i jakie lek zastosować. Czy ryby odczuwają ból? Jeśli tak, to na czym? Jak wyglądają objawy tego bólu? To wbrew pozorom bardzo trudne pytanie. Zwykły człowiek, nie będący specjalistą z zakresu neurologii, istnienie i odczuwanie bólu traktuje jako coś oczywistego i prostego. No bo przecież normalne, że jak dotkniemy palcem gorącego pieca, to zaboli. Jednak to, co się dzieje w ułamkach sekund po zadziałaniu bodźca bólowego, jest mocno skomplikowaną kaskadą błyskawicznych procesów. Natychmiastowe wycofanie ręki od gorącego pieca jest niezależne od naszej woli. Jest instynktowną reakcją obronną. Co ważne, wcale nie świadczy o tym, że czujemy ból. Samo uczucie bólu pojawia się dopiero później, jako subiektywne, przykre, negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne. U ludzi wspomniane uczucie bólu powstaje w korze mózgowej, czyli rejonie mózgu, który jest bardzo rozwinięty u ssaków, a ryby kory mózgowej po prostu nie mają. Ryby ewidentnie reagują na bodźce uszkadzające tkanki, bo mają, tak jak ludzie, receptory bólowe zwane noceptorami. Ale czy reakcja na bodziec bólowy u ryb jest ograniczona tylko do nieświadomej, instynktownej reakcji obronnej, czy wiąże się też z świadomym odczuwaniem bólu, tego do tej pory tak naprawdę nie wiemy. Żeby to jednoznacznie udowodnić, naukowcy poddali ryby kontrowersyjnym badaniom polegającym na wstrzykiwaniu w usta ryby kwasu. Reakcja była natychmiastowa. Zwierzęta ocierały usta o dno i ściany zbiornika, oddychały z większą częstotliwością, nie podpływały do pokarmu, miały zwiększony poziom hormonu stresu, czyli kortyzolu. Dla odmiany, jeśli rybom najpierw podano morfinę, czyli środek przeciwbólowy, to reakcje bólowe były u nich wyraźnie słabsze. Część naukowców po dziś dzień podważa wiarygodność tych eksperymentów i zdania cały czas są mocno podzielone. Obrońcy zwierząt twierdzą, że wstrzykiwanie rybom kwasu musiało boleć, skoro ryby zaczęły przyjmować pokarm dopiero po 3 godzinach, a na przykład niektórzy wędkarze twierdzą, że aż tak nie bolało, skoro jadły już po 3 godzinach. No i kto tu ma rację? Pojedynek na argumenty wśród naukowców trwa i wcale nie widać końca tej batalii. Jedni twierdzą, że ryby nie są świadome bólu, bo nie mają ośrodka bólu w mózgu w postaci kory mózgowej, a pozostałe rejony rybiego mózgu są na tyle prymitywne, że nie dałyby sobie rady z przetwarzaniem takiej ilości danych. Po prostu za mały twardy dysk i za słaby procesor. Inni wysuwają hipotezy, że ryby co prawda nie są w stanie odczuwać bólu po ludzku, ale odczuwają go w swój rybi sposób, pewno mniej skomplikowany, co nie znaczy, że mniej bolesny. I właśnie dlatego organizm ryby wytwarza substancje uśmierzające ból, czyli endorfiny, i dlatego ryby reagują na podawanie środków przeciwbólowych. Ponieważ nasze dzisiejsze spotkanie dobiegło końca, chciałam podziękować mojemu dzisiejszemu gościowi, panu doktorowi Piotrowi Konarskiemu, za udział w audycji. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję również, to był dla mnie zaszczyt. Zapraszam za tydzień, Aleksandra Szywała. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Magazyn motoryzacyjny. Mariusz Gzyr, witam państwa bardzo serdecznie. Dziś kontynuujemy niejako wątek rynku samochodów, bo przypomnijmy, zrobiliśmy takie krótkie podsumowanie, jeśli chodzi o auta nowe. Zrobiliśmy również dokładnie tydzień temu takie podsumowanie, tyle że dotyczące rynku wtórnego, czyli aut używanych, bo przypomnijmy, padł rekord 1,095,000 samochodów sprowadzonych w roku 2016, co oznacza, że duża część z nich trafi teraz do oferty handlowej. No i przestrzegaliśmy państwa na różne sposoby, żeby nie dać się wsadzić na przysłowiową minę. Tymczasem otrzymujemy sporo pytań, maili, telefonów, które dotyczą tego, no a dobrze, ale jak konkretnie traktować taki pojazd, który już bardzo nam się podoba, który jest wymarzony i delikatnie mówiąc jesteśmy napaleni. Po pierwsze to właśnie zalecaliśmy, jak państwo pamiętają, kubeł lodu na głowę, bo najgorzej to być właśnie napalonym. Samochodów jest, jak już powiedziałem, parę milionów, w tym ten 1,095,000, który przyjechał w ubiegłym roku. Jest w czym wybierać i to nie jest ostatni egzemplarz, ten, który państwo widzą. Nie ten, to będzie następny. Natomiast państwo pytają o skrzynię biegów, bo coraz więcej tych aut importowanych wyposażonych jest w automaty. No i tutaj oczywiście rodzi się wiele pytań, a państwo mają wiele wątpliwości, bo o ile samochód kosztuje kilkanaście bądź kilkadziesiąt tysięcy, to szczególnie tam, gdzie kosztuje te kilkanaście, może się okazać, że taka skrzynia biegów, jeśli, jak to się popularnie mówi, wysiądzie, może oznaczać dużo grubszy wydatek niż na przykład remont silnika, bo też idący w ciężkie tysiące złotych. Jak to jest z tymi mitami dotyczącymi
prowadzącym Skrzyń Biegów o tym porozmawiam z ekspertem, blogerem, dziennikarzem, użytkownikiem, no i przede wszystkim mechanikiem, bo tu mi na tym najbardziej zależało, żeby opowiedział nam Damian Śmigielski. Dzień dobry, Damianie. Dzień dobry. Jak to się je i czym to się je, bo tych skrzyń biegów też jest kilka rodzajów. To już nie te czasy, że był jeden trzybiegowy automat hydrokinetyczny robiony i przez firmę doskonały. Był nie do zamontowania i był wkładany do różnych marek, różnych koncernów samochodów. No mamy bardzo wielu producentów automatycznych skrzyń biegów. Każdy z tych producentów ma skrzynie, które są niezniszczalne, które się świetnie sprawdzają, które przez lata są w stanie bezproblemowo obsługiwać nasze auto. Natomiast trafiają się też skrzynie, które no niestety stwarzają problemy. Czasem to wynika z jakichś wad konstrukcyjnych, może projektowych. Pojawia się nowy model na rynku, skrzynia nie jest dopracowana i na przykład producent o tym wie, ale dzisiaj już się nie testuje samochodów tak jak kiedyś przez parę lat, tylko daje do klienta. To klient zgłasza uwagi do serwisów na naprawę gwarancyjne. Czasem tak. I producent wie, co najbardziej szwankuje w takim aucie. Tak, to wynika też z tego, że oczywiście setki tysięcy kilometrów samochody testowe przejeżdżają, to jakby różnie to jest realizowane, bo są producenci, którzy sami sobie skrzynie produkują, są tacy, którzy korzystają ze skrzyń producentów zewnętrznych. No i oni jedni z drugimi muszą się dogadać. Konstruktor projektujący skrzynię biegów ma jakieś swoje wytyczne, zrobi obliczenia, wie jaka będzie moc wejściowa z silnika, no wszystko niby jest dograne, samochód w wersji prototypowej, przedprodukcyjny, produkcyjny, te auta jeżdżą i jeżdżą i jeżdżą i jeżdżą i są testowane i wszystko działa, ale na koniec ten samochód trafia w ręce klienta. A pomysłowość klientów jest nie zna granic, jest niesamowita i to, co ludzie potrafią z samochodami zrobić, po prostu ludzkie pojęcie przechodzi. Szczególnie z automatem. Plus oczywiście jedna z podstawowych rzeczy, nie czytają instrukcji obsługi, bądź też mają jakieś takie złudne przeświadczenie, że nie wiem, no często ludzie mówią, to jest nowoczesny samochód, ja od niego oczekuję, że on będzie nowocześnie działał, czyli ja tylko leję benzynę i jeżdżę jak chcę. Automatyczna skrzynia, oczywiście te najnowsze, mają całą masę elektroniki, która zabezpiecza nas przed kłopotami, ale są takie starszego typu, ale nie najstarsze skrzynie automatyczne hydrokinetyczne, czyli z tak zwanym sprzęgłem hydrokinetycznym, wandlerem i z pakietami mokrych sprzęgieł, dzięki którym są kolejne przełożenia zmieniane. I w tych skrzyniach nie ma na przykład zabezpieczenia przed zrzuceniem biegu wstecznego, kiedy samochód jeszcze toczy się do przodu. A to są potworne obciążenia dla elementów skrzyni biegu, dla układu całej hydrauliki, dla tych pakietów sprzęgieł. A niestety często ludzie tak robią, że albo auto wyjeżdża z miejsca parkingowego, cofa jeszcze, już jest wbite D, już jest wciśnięty gaz. I gaz, jak na amerykańskim filmie. A tam, jeżeli nawierzchnia jest przyczepna, no to niestety w tej skrzyni dzieją się straszne rzeczy. Kolejna sprawa, to tutaj, no niestety producenci strzelili sobie w stopę wielokrotnie i to w samochodach naprawdę z najwyższej półki zdarzało się, że producent mówił, ta skrzynia jest zalana na całe życie. Bardzo często spotykamy się z takim określeniem fill for life i tutaj nie trzeba wymieniać oleju w skrzyni. No i okazuje się, że samochody dociągają do 300 tysięcy kilometrów, zaczynają się problemy. Czasem te 300 tysięcy przekroczą i później zaczynają się problemy, ale jakby już po fakcie producent stwierdza, no może faktycznie lepiej trzeba było zalecić wymianę oleju. Tutaj też nie można generalizować, bo rzeczywiście są skrzynie, które mogą przejechać 150 tysięcy czy 200 na jednym oleju, ale są skrzynie, które wymagają wymiany co 60 tysięcy kilometrów. Nawet. Dodajmy, to jest przecież płyn hydrauliczny, to jest olej, ten słynny ATF, Dextron, no, właśnie, Automatic tylko Transmission tutaj Fluid, który był lany przez lata i on się zużywa. Jeżeli interesuje nas takie auto, a jest ono przywiezione z zagranicy, to możemy się domyślać, że już nikt się nie bawił w wymianę oleju, no bo to jest bardzo drogi koszt, szczególnie na zachodzie, ale możemy organoleptycznie sprawdzić, co tam się dzieje, jeżeli skrzynia ma bagnet, no bo jeżeli niestety skrzynia część ma bagnet, aut nie ma bagnetu. Pamiętajmy, że się pojawiły, poza tymi skrzyniami klasycznymi, pojawiły się w wielu markach skrzynie dwusprzęgłowe. Ale jeszcze skończmy z tymi tradycyjnymi, bo wtedy no po jakości jest bagnet, tego oleju, tak, jeżeli to się jest brunatne, ciemne. Jeżeli on jest ciemny, śmierdzi spalenizną, to znaczy, że jest bardzo, bardzo źle, ale nawet nie musimy tego robić.
Wystarczy, że po prostu odbędziemy jazdę próbną tym samochodem. Przełączenie z drive na reverse, z drive na 3-2-1, z drive na sport i po prostu jazda tym samochodem. Mniej lub bardziej dynamiczne przyspieszanie, hamowanie nie powinno powodować jakichkolwiek negatywnych reakcji ze strony skrzyni. Czyli żadnego szarpania, żadnego szarpania. Zeskakiwania biegu. Tak. Oczywiście powinna ta funkcja kickdown działać, czyli wciśnięcie gazu do oporu powinno powodować, że jest w miarę szybka redukcja biegu i płynne oddawanie momentu obrotowego i samochód przyspiesza. Jeżeli nam sprzedający samochód opowiada, że ten typ tak ma, że to jest drobiazg, że jest czujnik za 20 zł, zapytajmy, skoro to jest czujnik za 20 zł, dlaczego pan go nie wymieni? Poza tym pamiętajmy też, że skrzynie biegów w samochodach już nawet 20-letnich obecnie bardzo często korzystają ze wszystkich czujników, które są na silniku. Byłem kiedyś świadkiem, przygotowując materiał w takim bardzo dobrym serwisie zajmującym się skrzyniami automatycznymi. Przyjechał pan samochodem bardzo znanej niemieckiej marki, wyposażonym w silnik V6 i skrzynię automatyczną. I pan wszedł i powiedział: dzień dobry, proszę pana, zepsuła mi się skrzynia biegu. A właściciel warsztatu mówi: a to się zaraz okaże, czy panu się skrzynia zepsuła. Wziął komputer diagnostyczny, wpiął się pod OBD, pod to złącze diagnostyczne i powiedział: proszę pana, ma pan błąd przepustnicy na lewym rzędzie cylindrów, błąd czujnika położenia wałka rozrządu i jeszcze jakiś tam błąd. Jak pan usunie te błędy, to wtedy pan może do mnie przyjechać, ale gwarantuję panu, że jak to zostanie naprawione, to już skrzynia nie będzie miała żadnych problemów z pracą. I to często jest tak, jest to takie sprzężenie zwrotne, gdzie te komputery między sobą się dogadują. W autach, takich o większych silnikach, bardziej rozbudowanych skrzyniach i wyposażonych w większą ilość elektroniki, mamy osobny komputer, który zarządza pracą jakby nadwozia, zestawu wskaźników, klimatyzacją, fotelami, radiem, całą resztą. Osobny komputer, który zarządza pracą silnika, osobny, który zarządza pracą skrzyni biegów. Do tego są wszystkie elektroniczne funkcje oparte na przykład o układ ABS i to wszystko ze sobą musi się bezbłędnie komunikować. Wystarczy, że jeden jakiś głupi czujnik temperatury powietrza zasysanego do cylindrów, czujnik temperatury cieczy chłodzącej w którymś miejscu silnika działa źle, to się może odbić wszystko na pracy skrzyni biegów. I nie kupujmy samochodów, w których coś działa prawie dobrze. Albo działa, albo nie działa. No właśnie, bo jeżeli przyjedziemy na miejsce, proszę państwa, okazuje się, że lekkie szarpnięcia są wyczuwalne, ale auto ma już grubo ponad 200 tysięcy, a przynajmniej tyle deklaruje sprzedający. Jeżeli ma trochę ponad 200 tysięcy, to nie będzie żadnych szarpnięć. 200 tysięcy to nie jest jakiś wielki przebieg dla samochodu i jeżeli wszystkie czynności serwisowe były wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, a właściciel używał zawartości swojej czaszki do obsługi tego auta, to nie powinno być żadnych problemów. 200 tysięcy to nie jest duży przebieg, 300 tysięcy to nie jest duży przebieg i zdarzają się ogłoszenia. Damian, tylko kwestia jest jedna. Jak dbasz, to masz. Oczywiście. Nawiązuję wciąż do tego, że w wielu przypadkach komuś się już czegoś robić nie opłaca, a do lekkich szarpnięć ktoś się przyzwyczaił. No jeżeli to jest siódmy właściciel tego auta, to oczywiście. Natomiast do czego dążę? Niezwykle istotna jest ta wymiana oleju, o której mówiliśmy. Ona jest, proszę państwa, dosyć droga, bo kosztuje od 600 do 800 zł minimum. W dużych luksusowych autach będzie jeszcze droższa, ale państwo sobie nawet nie zdają sprawy, jak ożywcza jest taka wymiana, bo bardzo często może się okazać, że skrzynia biegów wskazuje na zużycie, zepsucie i co za tym idzie, potężne koszty jej potencjalnej naprawy. No czasem wymiana oleju może pomóc. Dokładnie. No pamiętajmy, że olej jest poddawany bardzo dużym obciążeniom w skrzyni. To jest współpraca właśnie sprzęgieł, to jest praca w kołach zębatych, w przekładniach i ten olej ulega degradacji, on się zużywa. Zmienia się jego lepkość, zmieniają się jego parametry. Nim zaczynają pływać resztki okładzin ciernych ze sprzęgieł, mokrych. No i tutaj dać samochód do serwisu, który się na tym zna. No więc właśnie, nie do pana Henia, nie do pana Zygmunta. Znaczy, pan Henio i pan Zygmunt też się mogą znać, tylko... Muszą mieć sprzęt. Muszą mieć sprzęt, bo pamiętajmy, że są automatyczne skrzynie, te starszego typu, w których dokonuje się tak zwanej dynamicznej wymiany oleju. Czyli podczas pracy tej podczas skrzyni. Pracy, więc trzeba podłączyć przewody do zewnętrznego urządzenia, które służy do wymiany oleju i w czasie pracy silnika, a za tym idzie skrzyni, ten olej jest przepompowywany. On musi zostać wypluty po prostu. Tak, ale... Tak, żeby wszystko, cały ten śmietnik ze środka spłynął. Do tego jeszcze są filtry oleju różnego rodzaju.
Niektóre wymagają zdjęcia miski olejowej w takiej skrzyni, więc tutaj też oczywiście powinniśmy podejść do tego rozsądnie, jeżeli chcemy kupić jakiś samochód i uparliśmy się, że to ma być samochód danego typu, dany model i mamy go dostępnego ze skrzynią automatyczną, zastanówmy się, czy będzie nas stać na obsługę, bo tu nie chodzi nawet o naprawy. Jeżeli koniecznie chcemy kupić 20-letni samochód klasy premium, a on do samego silnika wymaga wlania 8,5 litra oleju silnikowego, który nie należy do najtańszych i trzeba lać olej zgodny z wymaganiami producenta. Wymaga wymiany dwóch filtrów powietrza, wymaga wymiany oleju skrzyni biegów. To się nagle okazuje, że cały ten pakiet startowy, który musimy zrobić, naprawdę, jeżeli auto ma te 200 czy 250 tysięcy kilometrów. Rozpaski, rozrządu i tym podobne rzeczy. Różne tego typu rzeczy, to nagle się okazuje, kupujemy samochód za 25 tysięcy i 10 tysięcy idzie w pakiet startowy. Wracam jeszcze na koniec do skrzyń, bo Damian mówił o tym, że owszem, ewentualnie może to być pan Henio z panem Zygmuntem, pod warunkiem, że mają odpowiedni sprzęt, ale proszę państwa, niektóre modele samochodów mają skrzynie biegów, szczególnie właśnie te starszego typu, które wymagają po takiej operacji, to nie jest tak jak adaptacji skrzyni biegów, bo to nie jest tak jak z wymianą oleju silnikowego. Korek, filtr, to wszystko spływa, bo jest gorący silnik, zakręcamy, pompujemy, odpalamy, jedziemy. Nie, po takiej wymianie dynamicznej konieczna jest ponowna adaptacja skrzyni biegów. I to adaptacja komputerowa, więc taki serwis musi mieć odpowiednie oprzyrządowanie. A praktyka pokazuje, że nawet serwis, który mówi, że na tym się zna, ma oprzyrządowanie, nie potrafi go użyć. I miałem takie sytuacje, w których w samochodach, powiedzmy, że bardzo wysokiej klasy, których właściciel właśnie kupił coś na wyrost i mówił, no wiesz, ja nie pojadę do autoryzowanego serwisu, mnie nie stać, więc jedzie do jakiegoś gościa, który mówi, że kiedyś pracował w serwisie autoryzowanym, ma tam sprzęt, ale nie potrafi, nie ogarnia, nie umie, nie zna wszystkiego i pojawiają się problemy. Te problemy pociągają ze sobą kolejne problemy i koniec końców potem są jakieś legendy, w których słyszymy, że ten samochód jest do kitu, bo on się psuje. A szczególnie skrzynie, nie kupuj tego modelu z automatem. Tak. Bzdura, automat rzecz bardzo fajna, o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Nie wyczerpaliśmy tego. Nie wyczerpaliśmy tematu, natomiast proszę państwa, jeszcze raz, jak dbasz, tak masz, rzecz przydatna, rzecz komfortowa, rzecz, która sprawia, że wielu ludzi inaczej patrzy w ogóle na użytkowanie samochodów, wie o tym cała Ameryka i to już od 70 lat, jeżdżąc gremialnie na automatach. Damian Śmigielski, dziękuję. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Polskie Radio 24. Spojrzenie na wschód, czyli co się dzieje na terenach byłego Związku Sowieckiego od Azji Środkowej po kraje bałtyckie i jakie to ma znaczenie dla Polaków. Doniesienia naszych korespondentów, komentarze, przeglądy prasy, analizy. Zapraszam w każdą środę o godzinie 15.35. Maria Przełowiec. Autopromocja. Jest pół do drugiej. Informacje dnia w skrócie. Paulina Łukawska, zapraszam. W Żaganiu odbyło się oficjalne powitanie amerykańskich żołnierzy z 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej. Wzięła w nim udział premier Beata Szydło, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oraz ambasador USA w Polsce Paul Jones. Ambasador mówił, że przybycie grupy bojowej stanowi wyraz lojalności wobec polskiego sojusznika oraz gotowości do użycia potencjału wojskowego dla jego obrony. Dodał, że rozmieszczenie wojsk jest wyrazem niepodważalnego zaangażowania Ameryki w wypełnianie zobowiązań do obrony wszystkich członków NATO. W cotygodniowym orędziu do narodu odchodzący prezydent USA podziękował m.in. naukowcom i lekarzom. Było to ostatnie tego typu prezydenckie przemówienie Baracka Obamy. Myślą przewodnią była jedność. Prezydent dziękował różnym grupom społecznym. O naukowcach mówił: widziałem, jak oni pomogli sparaliżowanemu człowiekowi odzyskać zmysł dotyku, jak pomagali rannym, by mogli oni znów chodzić. Widziałem, jak lekarze i ochotnicy prowadzili odbudowę po trzęsieniach ziemi i jak zatrzymywali w miejscu pandemię. Barack Obama dodał, że uczył się od studentów, którzy budują roboty i leczą choroby. Powiedział też, że to oni zmienią świat w sposób, który trudno sobie wyobrazić. Jego zdaniem takie osiągnięcia są możliwe, gdy ludzie pracują wspólnie. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio.
Będą pilnować porządku i czuwać nad bezpieczeństwem narciarzy. Na stokach Jesionowej Góry w Szelmencie koło Suwałk pojawiły się policyjne patrole. Prezentacja funkcjonariuszy, którzy przez najbliższe tygodnie będą pełnili służbę na nartach, była częścią akcji edukacyjnej, która w Szelmencie zorganizowała podlaska policja. Wziął w niej udział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Choć sam nart nie włożył, mówił, że pomysł narciarskich patroli popiera. Popieram ją i się z niej cieszę, bo będzie po prostu bezpieczniej. W takiej formule, że przygotowani odpowiednio policjanci są bezpośrednio obecni na stokach, mieliśmy takie sytuacje dotąd w 5 województwach, a teraz doszło 6 województwo podlaskie. Policjantów na nartach będzie można spotkać w Szelmencie codziennie, aż do zakończenia sezonu zimowego, mówi komendant suwalskiej policji Jacek Tarnowski. My jako policja mamy obowiązek być tam, gdzie są ludzie, dbać o ich bezpieczeństwo. Przy takiej ilości osób, która jest na Szelmencie, gdzie tu jest dziennie ponad 1500, na pewno jesteśmy tu potrzebni. Policjanci będą zwracać uwagę m.in. na to, czy dzieci i młodzież jeżdżą w kaskach i czy dorośli są trzeźwi. Takie rozwiązanie chwalą narciarze. Kaski, trzeźwość, to przede wszystkim trzeba pilnować. Zwracać uwagę na inne osoby będące na stoku, bo jest masa dzieci przede wszystkim. Policjanci patrolujący stok w Szelmencie mówią, że na razie żadnych incydentów nie było. Za to zaskoczenie na ich widok już tak. Obywatele zadowoleni są, wręcz nawet zaskoczeni co niektórzy. Na razie jest wszystko w porządku. W Podlaskiem policjanci na nartach będą pilnować bezpieczeństwa także na stokach w podsuwalskiej Dąbrówce i w Rybnie koło Łomży. Anna Przybycień, Polskie Radio Białystok. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Za 27 minut będzie druga, a my wracamy teraz do magazynu motoryzacyjnego. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Mariusz Gzyl, witam Państwa po przerwie, a w tej części naszego magazynu wrócimy do tematu kierowców seniorów. Tak, tak, pamiętają Państwo, kiedyś prezentowaliśmy zresztą całkiem niedawno wyniki badań, z których wynikało, że kierowcy 60+ stanowią dużo większe zagrożenie na drodze, ba, powodują więcej wypadków statystycznie niż osoby po spożyciu alkoholu. Pojawiły się już specjalne ośrodki szkolenia kierowców seniorów. Tam, gdzie się odbywają kursy nauki jazdy, również można przetestować swoje aktualne możliwości za kierownicą wraz z instruktorem, ale dziś postanowiłem zaprosić sportowca, bo nikt tak dobrze Państwu tego, jak działa nasz organizm i jak zmienia się z wiekiem, nie wytłumaczy. Sportowiec, mało tego, sportowiec bez urazy, ale 60+, kto to jest, już za chwilę się okaże, to sportowiec, który regularnie uczestniczy w rajdzie Dakar, uczestniczył w nim razy 10, skutecznie razy 8, skutecznie, czyli dojechał do mety i to nie na kładzie, w samochodzie specjalnie przystosowanym osobowym, ale prawdziwą, rajdową, ciężarową. Grzegorz Baran, którego witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy. Nie będziemy mówili dokładnie, ile po tym plusie i po tej szóstce z przodu, natomiast pomyślałem sobie, że przygotowując się do takich imprez, w których musisz jechać w terenie, gdy temperatura w kabinie przekracza 70 stopni i gdy możesz się przeziębić wysiadając, bo jest zaledwie plus 40, to trzeba mieć naprawdę końskie zdrowie i pomyślałem sobie, że gdyby więcej osób w Polsce, właśnie zbliżających się do takiego wieku senioralnego, bardziej dbało o swoją kondycję, to być może byłoby nam wszystkim nieco bezpieczniej na drogach, na ulicach. Ostatnio odebrałem sporo telefonów w redakcji po jednej z takich audycji, gdy ludzie starsi dzwonili, że ja ich dyskryminuję ze względu na wiek, bo wyśmiewam, że jeżdżą 40 i wtedy wyjaśniłem, że nie wyśmiewam, że jeżdżą 40, o ile robią to prawym pasem, o ile zanim wyjadą z podporządkowanej, to patrzą, jaki jest znak i że mają świadomość, że to jest podporządkowana, że nie powodują generalnie zagrożenia, bo jak dojdzie do bum, to potem się tłumaczą, bo ja nie widziałem, bo się za późno zorientowałem. Okazuje się przecież, Grzegorz, że wiele zależy od naszego organizmu i tego, jak go przygotujemy, czyli od treningu, prawda? Tak, w zasadzie można powiedzieć, że nasze życie, jak żyjemy, to po prostu daje efekty. Jeżeli żyjemy w sposób właściwy, czyli właściwie się odżywiamy, właściwie chodzimy, używamy dużo ruchu. Po prostu to, co się nie rusza, to nie działa właściwie. Czyli organ nieużywany zanika, tak możemy powiedzieć. Tak możemy powiedzieć.
Ja jestem plus 60, ale mogę wspomnieć, jest taki japoński zawodnik Sugewara, zbliża się do 80 i on kolejny raz jedzie na Dakarze i nie jest ostatni. Jest to zawodnik, który jeździ wysoko, jeździ w połowie stawki. To świadczy o tym, że żyjemy dłużej, ale żebyśmy żyli sprawnie, musimy o to zadbać. Właściwa dieta, ruch, warto pójść na spacer. Ja mogę powiedzieć o sobie. Im więcej mam lat, tym więcej muszę włożyć pracy w przygotowanie się do rajdu. Kiedyś ścigałem się na motocyklu. Miałem dużą fantazję, jeździłem szybko. Teraz rzadko kiedy przekraczam 160, ale dlaczego? Ja umiem jeździć, ale moja bariera myślowa jest troszeczkę inna. Przez lata zgromadziła się taka wiedza, że wiem, co się może stać, jeżeli będę jechał za szybko. Wyobraźnia działa. Wyobraźnia działa, ale też musimy pamiętać o jednej rzeczy. Z wiekiem przychodzą pewne ograniczenia, które powinniśmy w jakiś sposób przekraczać. Z pozycji kierowcy rajdowego, zza kierownicy, tam gdzie wszystko dzieje się w ułamku sekundy, ważne jest, jak reaguje na różne bodźce nasz mózg, prawda? Bo ty musisz sobie wszystko zwizualizować, wyobrazić ten zakręt, wyobrazić, jak ciasno on jest zbudowany, jak skręcisz kierownicą, jak go zetniesz, bo mówimy o rajdzie, nie mówimy o normalnym ruchu, żeby przejechać go jak najszybciej, ale zarazem w ten sposób, żeby nie powodować zagrożenia dla życia wypadnięciem i na przykład uderzeniem w drzewo. Przekładając to na zwyczajny ruch miejski czy pozamiejski, mózg też reaguje na różne bodźce i musimy zwracać uwagę na całą masę rzeczy. Ludzie, którzy nie trenują umysłu i nie trenują organizmu, działają wolniej, prawda? Więc ten ich procesor, to tak jakbyśmy porównywali komputer z procesorem Pentium 800 Hz z lat 90. ze współczesnymi smartfonami, prawda? To jest mniej więcej taka różnica. Taka różnica jest, ale pamiętajmy, że jeżeli będziemy funkcjonować sprawnie, czyli zadbamy o naszą kondycję fizyczną, psychiczną, to po prostu lepiej będziemy się czuli. Wsiadając do samochodu, przestańmy myśleć o tym, że córka ma problemy, niespłacony kredyt. Nie, o tym zapominamy. Myślmy o tym, że jedziemy samochodem i skupmy się na tej rzeczy, którą wykonujemy. A pamiętajmy jedną rzecz, że im więcej będziemy się ruszać, im nasz, powiedzmy sobie, organizm, nasze mięśnie będą sprawniejsze, tym będzie więcej tlenu do mózgu szło, a mniej do mięśni. Lub odwrotnie, jeżeli będziemy stetryczeli, to po prostu, żeby rozruszać te mięśnie, to więcej tlenu będzie szło w mięśnie, mniej do mózgu i wtedy wolniej myślimy. Nie wsiadajmy do samochodu zmęczeni. Niech to nie będzie nasza konieczność przemieszczania się, tylko niech to będzie przyjemność jechania i wtedy na pewno będzie fajnie. Grzegorz, tu dochodzi jeszcze jeden element, element stresu, szczególnie teraz w tych warunkach. Widzisz na pewno, bo i ja to widzę, jak ludzie są spanikowani, gdy muszą przejechać odcinek drogi pokryty śniegiem. Tu dochodzi również właśnie ten czynnik strachu i przerażenia. To jest coś, co blokuje w ogóle nasz mózg i wprowadza go w taki tryb awaryjny, że my kurczowo ściskamy tę kierownicę, nasz kark sztywnieje, modlimy się w duchu, żeby tylko nie zrobić gwałtownego ruchu kierownicą, żeby tylko nic się nie stało, zwalniamy maksymalnie, tymczasem nie tędy droga, można powiedzieć. Kiedyś zima w Polsce zaczynała się w listopadzie, kończyła w marcu, teraz mamy 2-3 tygodnie zimy, a tak cały czas mamy lato, można tak powiedzieć, bo mamy albo upał, albo deszcze, ale nie bójmy się tego. Po prostu, jeżeli się przygotujemy do jazdy, może od czasu do czasu warto wyjechać na jakiś oblodzony plac i sobie pojeździć, zobaczyć, jak ten samochód się zachowuje. Poznać właściwości tego auta. Tak, problem jest inny, że poszliśmy w troszeczkę inną stronę. W tej chwili samochód za nas myśli, za nas jedzie. Czyli to auto ma być głupotoodporne, tak? Tak. Oddajemy mu się całkowicie, bo mamy EABS, ESP, ASR i kilka innych systemów. Ale jeżeli mu zaczniemy przeszkadzać w jeździe, czyli auto robi swoje, my swoje, to po prostu
nie jedzie auto. Ja prowadząc szkolenia zawsze pokazuję ludziom, że auto prowadzimy albo kierownicą, albo gazem. Jeżeli zaczynamy prowadzić i kierownicą, i gazem, to ten samochód nie bardzo wie, gdzie ma jechać. Wyjaśnij to. Temat jest taki, że auto skręcając, skręcamy kierownicą, jeżeli jedziemy z określoną prędkością, jeżeli tą kierownicę dociągamy do zakrętu, auto nam wjeżdża w zakręt. Jeżeli odkręcamy, wypuszczamy ten samochód, jedziemy łagodniejszym łukiem. Możemy to robić kierownicą, ale równie dobrze możemy trzymać kierownicę w jednej pozycji i robić to gazem. Czyli dodajemy gazu, auto nam będzie wciągało się, można powiedzieć, w zakręt, zdejmując nogę z gazu, auto będzie nam wyjeżdżało. Ale jeżeli zaczniemy robić dwie rzeczy naraz, to się obrócimy. To się obrócimy. Po prostu ślisko, dużo śniegu, powinniśmy jeździć bardzo spokojnie, nie nerwowo, nie gazować, płynnie. Jak trzeba, to ruszamy z dwójki, na przykład tak na śniegu, po to, żeby te koła niepotrzebnie nie buksowały, żeby ten obrotomierz nie dochodził do 4000, a my się dziwimy, no jak to on nie jedzie, no przecież wciskam gaz, tak? Zawsze będzie prościej. Poza tym zauważyłem, że ludzie boją się ABS-u, bo jak poczują to, że ten pedał drga i odbija, to odruchowo puszczają, tak jakby się bali, że coś popsują. Tymczasem, żeby skutecznie z ABS-em zahamować, trzeba ten pedał przytrzymać, docisnąć. To samo jest z systemami typu ESP. Bardzo wiele osób wpada w panikę, bo czuje, że auto wchodzi w uślizg i zaczyna wyjeżdżać tył i nie pozwala tym systemom zareagować, tylko nagle puszcza gaz, puszcza kierownicę. O Jezu, co się dzieje? Natomiast trzeba ten ułamek sekundy przeżyć, skoro już zaufaliśmy temu systemowi, tak, żeby pozwolił to auto i jego tor jazdy skorygować. Może po prostu od czasu do czasu trzeba pojechać na jakiś pusty plac i zobaczyć, jak nasz samochód się zachowuje. Ja już nie mówię, że skorzystać z rady, porady człowieka, który wie, który wytłumaczy, jak to działa. Czyli co, jeździmy na przykład po okręgu, od czego zaczynamy? Bo wydaje mi się, że fajnym ćwiczeniem jest jazda po okręgu i stopniowe zwiększanie prędkości, żeby zobaczyć, jaka jest granica, prawda? Ja byłbym zdania jeżdżenie po ósemce. Mhm. Po prostu... Tak, musimy skręcić we wszystkie strony. I wtedy coś dzieje się i zobaczymy, jak to samochód się zachowuje. Pojedziemy, zobaczymy, jak on działa. Oczywiście wybierzmy jakiś plac. Bez krawężników. Bez krawężników, bez latarni. Ale spokojnie możemy zobaczyć, jak ten samochód działa, żeby ten działający ABS, czy ta włączająca się kontrola trakcji nie zaskoczyła. Ja na przykład długo uczyłem się jeździć poślizgiem z kontrolą trakcji. Niech Państwo wierzą mi na słowo, daje się to zrobić. Ale jest trudno. Jest to bardzo trudno. Trzeba po prostu przełamać pewną barierę i wykonywać czynności odruchowo. Ale tego trzeba się nauczyć. I tak samo jest z jeżdżeniem poślizgiem. Nie bójmy się, tylko zaczynajmy powoli, spokojnie, coraz szybciej tą ósemkę i w pewnym momencie zobaczymy, że to auto nam się wymsknie spod kontroli. Ale my będziemy wiedzieli, jaka jest granica i co zrobić. Na pewno ta granica jest cieńsza i bliższa w przypadku samochodów napędzanych na oś przednią, prawda? Bo wtedy przodem najpierw zaczynamy wpadać w poślizg, nie tyłem. No i wbrew pozorom, ponieważ wielu z Państwa na pewno łatwiej się jeździ z przednim napędem niż z tylnym na śniegu chociażby, to teoretycznie bezpiecznie jest jeździć właśnie z tylnym, bo mamy większą kontrolę nad samochodem, ponieważ przód odpowiada za sterowanie, a tył za napędzanie. Natomiast tutaj mamy do czynienia z dwoma rzeczami naraz, prawda? Koła, które ciągną auto, jednocześnie są tymi kołami, które sterują. To też powoduje trochę problemów, prawda, wśród kierowców. Moje zdanie jest takie, łatwiej jeździ się przednim napędem, tylnym za to jeździ się przyjemnie. Ale przedni napęd nie lubi nerwowych ruchów, nie lubi paniki. Raz skręcone koła po prostu pojadą tam, gdzie chcemy jechać. Tylko tutaj musimy pomóc gazem. Jeżeli ujmiemy gazu, to ten samochód skręci, nie będzie nam płużył. Zima jest to taki okres. Czyli gdy dodamy, wtrącę ci się, żeby Państwo zrozumieli,
gazu skręcając, to to auto po prostu pojedzie prosto. Prosto, tak. A prosto można stać jakieś drzewo, oby było gumowe. Natomiast ujmując gazu, te koła chwycą sterowność. Chwycą sterowność i pociągną nam tam, gdzie chcemy. Tylko nie powinniśmy też szarpać tą kierownicą. Większość kierowców po prostu nie bardzo wie, gdzie chce jechać. Jazda samochodem to jest tak jak lądowanie samolotem. Pilot, który ląduje, to nie patrzy tu przed dziób, tylko patrzy mniej więcej 200-300 metrów do przodu. Samochodem, żebyśmy jeździli bezpiecznie, po prostu musimy patrzeć co najmniej 50 metrów. Bardzo często widzę tych kierowców, którzy nie dość, że źle siedzą, bo są wyprostowani, albo nawet leżą na kierownicy, gdzie mają oderwane plecy od oparcia fotela, co jest bardzo niebezpieczne, bo lekkie zachybotanie autem powoduje, że tułów się chybocze, a z tym razem ręce i kierownica, to właśnie chcą siedzieć jak najbliżej i mało tego, jak najwyżej, żeby wiedzieć, co się dzieje przed maską. A dzisiejsze samochody są tak budowane, że właśnie mamy nie widzieć maski z miejsca kierowcy, tylko mamy mieć szeroką panoramę przed sobą. Skąd to się bierze? Bo pokonując zakręt, czy też łuk, których jest w naszym krajobrazie dużo, powinno się właśnie patrzeć tam, na sam koniec, gdzie chcemy skończyć tę jazdę, prawda? Jest proste ćwiczenie, które można przeprowadzić. Jeżeli będziemy szli i będziemy patrzyli na drzewo, które będzie oddalone od nas, nie wiem, o 10-20 metrów, a idziemy po chodniku, to na pewno z tego chodnika zboczymy i wpadniemy na to drzewo. Z reguły jedziemy tam samochodem, gdzie patrzymy. Jest to taki odruchowa działanie organizmu. Kręcimy tą kierownicą tam, gdzie patrzymy. Więc dlatego patrzmy tam, gdzie chcemy jechać, aczkolwiek jeszcze powinniśmy się rozejrzeć, co się dzieje dookoła. Jazda samochodem nie jest taką prostą rzeczą, jak ktoś mówi, że oj, wsiadł i pojechał. Tu pracuje i mózg, pracują mięśnie, jest dosyć wyczerpująca fizycznie. Więc dlatego, jeżeli ktoś jest nieprzygotowany do takiej jazdy, dosyć szybko się męczy, następuje jakieś takie otępienie. Tak jak w życiu. Jeżeli nie dbamy o swój organizm, to po prostu następuje przeciążenie tego. Takie otępienie to też możemy zauważyć i wiem to ze swojej praktyki wieloletniej pracy na antenie radia kierowców. To nowy rodzaj wypadków, odkąd mamy te 1500 kilometrów autostrad i drugie 1,5 ekspresowych. Upojenie prędkością i upojenie drogą. Długa, wielokilometrowa, prosta. Koniec najczęściej na barierach energochłonnych. Z czego to wynika? Następuje uśpienie organizmu. Mózg nie odbiera szybkości. My nie mamy licznika w głowie. Nasza prędkość jest taka, jaką ją widzimy. Jeżeli kierowca co jakiś czas, zamiast patrzeć do przodu, spojrzy w bok i zobaczy migające drzewa, zadziała instynkt samoobrony. Zwolni. Najniebezpieczniejsze są po prostu takie drogi, które nie mają drzew, nie mają żadnych barier. Nie mamy odnieść się do czego, jak szybko jedziemy. No tak, jakbyśmy płynęli łódką, dopóki nie wrzucimy czegoś do wody albo nie spluniemy, to nie widzimy, jak szybko się oddalamy, tak? Tak, a my się przyzwyczajamy do prędkości. Jeżeli jedziemy autostradą 150-160, zwolnimy do 100 na godzinę. Wydaje się, że stoimy. Że stoimy w miejscu, więc nasz organizm, nasz wzrok przyzwyczaja się. Więc warto od czasu do czasu jadąc popatrzeć na boki. Oczywiście nasze drogi jeszcze o tyle są szczęśliwie zlokalizowane, że coś się koło nich dzieje, możemy się rozejrzeć. No i wciąż jeszcze wiele przypomina taki tor offroadowy, bo jest sporo kolei dziur, więc to wbrew pozorom mogą być najbezpieczniejsze odcinki, bo zmuszają nas do ciągłej koncentracji, prawda? Bo jak uśpimy czujność, to zostawimy felgę w takiej dziurze razem z oponą albo i wahacz, jak źle pójdzie. Dobrze, ale domyślam się, że jak wybieramy się w taką dłuższą trasę od poniedziałku, w wielu województwach rozpoczynają się ferie zimowe, a więc rodzice często z dziećmi będą podróżowali na drugi koniec kraju. Rozumiem, że przerwy w podróży i chociażby obejście tego auta kilka razy to jest ten pomysł, który propagowałbyś ze względu na doprowadzenie większej ilości tlenu do naszego mózgu. Podstawową rzecz
rzeczą jest nieprzegrzewanie się w samochodzie i właśnie co jakiś czas zatrzymać się, żeby przebiec koło samochodu, żeby dotlenić organizm. Więcej, rozruszać mięśnie. Jadąc 2-3 godziny, następuje po prostu zastanie całego organizmu. Nasza reakcja będzie, stopa ich boli, tak? Bo jest ustawiona w jednej pozycji. Ci, którzy nie mają tempomatów albo nie lubią zwieźć z włączonym od dociskania, więc wystarczy, że przez dłuższy czas jest nietypowy kąt nachylenia stopy, prawda? Bo nie tak został człowiek stworzony i przystosowany, żeby wciskać pedał w ten sposób i to jest nienaturalne ustawienie stopy, czy też boli biodro, tak? Czy noga zaczyna drętwieć, więc niektórzy na pewno to odczuwają. Jedyną radą jest właśnie ćwiczenie. Ruch, dużo ruchu, dotlenienie się i przede wszystkim w podróż ruszajmy wypoczęci. Nie najadajmy się w podróży. Mnie na przykład denerwują takie napisy bar, duże porcje dla kierowców. Jest to największa rzecz, której powinniśmy unikać. To może być prawdziwy killer, bo jak wiadomo, jak się dużo zje, to chce się spać, bo organizm zaczyna brać się za to jedzenie i je trawić, a więc podejmuje wysiłek. Więc koncentruje to, o czym mówiłeś. Koncentruje ten wysiłek na czym innym niż to, czym my się akurat zajmujemy, bo zajmuje się trawieniem, a nie pracą mózgu. Więc dlatego powinniśmy w podróży jeść systematycznie, niewielkie ilości. I pamiętajmy o jednej rzeczy. W podróż zabieramy płyn, jakiś sok, wodę i powinniśmy to pić co jakiś czas, żeby ten organizm był nawodniony, żeby funkcjonował, żeby inaczej pracował. I będziemy mieli naturalny zegar biologiczny, który będzie nam kazał opuścić pojazd. Jak już ten pęcherz się napełni, to może zmusi co po niektórych, bo są tacy, którzy planują trasę z punktu A do punktu B. Te 400 km, 5 godzin jazdy, załatwimy swoje potrzeby wychodząc z domu, a następny przystanek już w punkcie docelowym. Okazuje się, Grzegorz, że te punkty docelowe kończą się na takich wielkich placach, gdzie masowo są powbijane krzyże, nazywa się to cmentarz, bo najbardziej niebezpieczne w podróży są te ostatnie kilometry, kiedy my już widzimy oczyma wyobraźni ten cel i następuje rozprężenie. Zawsze tak było, że największe straty ponosiliśmy przed osiągnięciem celu, bo już byliśmy na miejscu, już się rozluźniliśmy. Myśleliśmy o całkiem czym innym, nie o podróży. Ja uważam, że osoby, które mało jeżdżą, powinny co godzina zatrzymać się na przejście się wokół samochodu. 10-15-minutowy odpoczynek. Ktoś wymyślił, że zawodowi kierowcy jadą 4 godziny. Muszą mieć pauzę. Mają pauzę. Dlaczego tego nie robią kierowcy samochodów osobowych? Dbajmy o siebie, o własne życie i innych. I po prostu sami sobie narzućmy, że jedziemy 2-3 godziny, odpoczywamy. Jeżeli mało jeździmy, czy jest to nasz sporadyczne wyjazdy, po prostu odpoczywajmy co godzinę, co dwie. Oferta jest bogata, natomiast chciałbym na koniec Ciebie zapytać, jaki jest Twój rekord? Przypominam Państwu, mówimy tu o sporcie, o wyczynie, nie o jeździe na ferie 400 km. Jak długo siedziałeś w kabinie ciężarówki non-stop na rajdzie Dakar? Ile godzin? Właśnie, to trzeba powiedzieć, ile godzin. Kiedyś mieliśmy taki rajd, do przejechania było 350 km, startowaliśmy o godzinie 9, więc założyłem sobie, że przeciętna będzie 50 km na godzinę. No więc załóżmy już koło godziny 15-16, no to będziemy na mecie i w ogóle będzie fajnie. Tak właśnie koło godziny 14, czyli można powiedzieć, już byliśmy 5 godzin w drodze, pilot się odzywa, ty no musimy coś zrobić, bo na razie przejechaliśmy 35 km. No mówimy o rajdzie offroadowym. Tak, tak. Stąd tak krótki dystans w tak długim czasie. No bo tu się zakopaliśmy, tutaj przewrócona ciężarówka, więc nie można było przejechać, trzeba było poczekać i ten czas uciekał. Więc zdarzyło mi się jechać non-stop 36 godzin, czy nawet więcej. Bez snu? Nie, nie, to aż tak nie jest. Po prostu, kiedy następuje znużenie, zatrzymujemy się na pół godziny,
na godzinę, bo rajd się kończy na mecie. I te godzina czy pół godziny snu to jest to, co pozwala nam osiągnąć cel, a jeszcze ratuje nam życie. Więc mam taką zasadę, że jeżeli następuje pierwsze oznaki zmęczenia, czyli zaczynamy widzieć, jak pijani widzą białe myszki, kierowca jadący 20 czy którąś godzinę, mnie się zdarzyło. Szczególnie w nocy, prawda? Są jakieś przedmioty, które sobie wyobrażamy na drodze, a to są jakieś cienie rzucane, nie wiem, przez liść, przez jakiś przedmiot architektury drogowy. Różne rzeczy nam się wtedy wydają. Szczyt zmęczenia u mnie był taki, kiedy w pewnym momencie depnąłem w hamulce tak ze wszystkich sił, bo coś nagle mi się przewidziało, że wjeżdżam w tłum ludzi, a to po prostu były krzaki, drzewa, które nie wiem skąd stworzyły wizerunek, wizję, że są to ludzie. Chociaż na pustyni w Afryce no, nie miało prawa ich być, ale to jest nasz umysł, który jest niezbadany i dlatego jeżeli mam pierwsze jakieś takie oznaki zmęczenia, zatrzymuję się, śpię 15-20 minut, pół godziny, wychodzę, obchodzę takim kaczym chodem. Jest to bardzo trudny chód, ale on bardzo powoduje ukrwienie całego organizmu. Obchodzę cały samochód dookoła, wsiadam w samochód, jadę dalej. I tego Państwu życzymy, żeby Państwo w miarę chwytania tego zmęczenia już nie szli na rekord. To nie jest rajd, Państwo jadą, tak jak już wspomnieliśmy, wielu z Państwa na ferie, a więc odpocząć. Więc po pierwsze, Państwu się przecież nigdzie nie spieszy, prawda? To jest warunek, który jeśli zostanie zachowany, to jest szansa, że za tydzień usłyszymy się wszyscy cali i zdrowi. Za dziś już dziękuję. Grzegorz Baran, rajdowiec w tym roku bez Dakaru, ale za to w tym roku w nowej odsłonie, w nowej imprezie, która prowadzi z Moskwy prawie do Pekinu, do miasta, którego nazwy nie kojarzę i teraz nie wymówię. To jest Xiang. Będzie się działo w każdym razie. Będzie się działo na pewno. Ile tysięcy kilometrów? To jest 10 tysięcy kilometrów. Po bezdrożach. Po bezdrożach zaczyna się w Moskwie, przez Kazachstan, kończy się w Chinach. Jak koledzy mi powiedzieli, że wydmy jeszcze większe niż w Argentynie i Chile. No to czekamy i ściskamy kciuki. Dziękuję serdecznie. Raz jeszcze Grzegorz Baran był Państwa i naszym gościem Mariusz Gzyl. Słyszymy się za tydzień. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Polskie Radio 24. Świat gangsterów, prohibicji, zawodowego boksu, a także szalonej muzyki, szybkich pieniędzy, jeszcze szybszych samochodów oraz wyzwolonych kobiet. Tajemnica skarbu Ala Capone, trzecia część cyklu Śmierć frajerom, rozgrywa się w Chicago, dokąd ucieka główny bohater Henik Wcisło. Kluczowe sceny rozgrywają się jednak w Warszawie, rodzinnym mieście Henika oraz autora powieści Grzegorza Kalinowskiego, który będzie gościem audycji Warto Czytać w niedzielę 15 stycznia o 14.15. Luisa Bebłot, zapraszam. Autopromocja. Minęła druga. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Paulina Łukawska, zapraszam. Premier Beata Szydło powitała amerykańskich żołnierzy w Żaganiu. Szefowa rządu podkreśliła, że powitanie wojskowych z najlepszej i najsilniejszej armii świata to ważny dzień dla Polski i dla Europy. Premier zaznaczyła, że obecność żołnierzy z 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej USA wpisuje się w rządową strategię zapewniania bezpieczeństwa Polakom. Obecność wojsk amerykańskich tutaj w Polsce to jest właśnie kolejny krok realizacji strategii przyjętej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości wzmacniania bezpieczeństwa Polski, wzmacniania bezpieczeństwa naszego regionu. Ta strategia, którą realizujemy w trosce o przyszłość naszej ojczyzny i naszych obywateli. Beata Szydło mówiła, że obowiązkiem władz jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Powiedziała też, że celem rządu jest budowanie wraz z sojusznikami strategii obronnych nakierowanych na pokojowe wzmacnianie bezpieczeństwa. Thank you.
Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Polak o 16,3 punktu wyprzedził Austriaka Stefana Krafta. Na trzecim stopniu podium stanął Niemiec Andreas Wellinger, Piotr Żyła zajął siódme, a Maciej Kot dziewiąte miejsce. Na 19 pozycji uplasował się Jan Ziobro, na 20 Stefan Hula, na 21 Dawid Kubacki. Na 46 pozycji sklasyfikowany został Aleksander Zniszczoł. Kamil Stoch objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda uważa, że reklamy nie powinny wprowadzać pacjentów w błąd. Resort przygotowuje dużą nowelizację prawa farmaceutycznego, która między innymi ma uregulować rynek reklam i leków, reklam leków i farmaceutyków. Wiceminister podkreślił, że trzeba zdecydowanie i skutecznie przeciwdziałać fałszywym treściom w reklamach. Chcemy wyeliminować z reklamy treści, które wprowadzają klienta w błąd. Czyli to są po prostu fałszywe treści. To są treści, które zdecydowanie nie mają oparcia w dowodach naukowych, które tworzą jakieś wymyślone choroby, których nigdy medycyna nie odnotowała, które obiecują efekty, tak naprawdę, które nigdy u danych klientów, pacjentów czy osób zdrowych nigdy nie nastąpią. Wiceminister Krzysztof Łanda dodał, że sprzedaż preparatów medycznych często zależy od siły reklamy. Często ludzie są po prostu oszukiwani. Kupują preparat, który zawiera mniej substancji, nazwijmy to aktywnej, a jest 3 razy droższy od innego preparatu. Skoro ten producent sprzedaje go za 30 zł, a tam jest 50% tej substancji aktywnej, a inny producent sprzedaje za 10 zł i jest 100% dawki dziennej tej substancji, to tamten pierwszy ma pieniądze na bardzo agresywną reklamę i po prostu epatuje ludzi, którzy kupują, wydają swoje pieniądze w zupełnie bezsensowny sposób. Ministerstwo Zdrowia wciąż pracuje nad szczegółami projektu dużej nowelizacji prawa farmaceutycznego. Najpierw powstanie wizualizacja, potem odbędzie się naukowa debata. Za 3 lata Zamek Królewski w Radomiu ma natomiast zostać odbudowany. Zadania podejmuje się kilkudziesięcioosobowe kolegium, które tworzą architekci, samorządowcy, społecznicy i duchowni. Budowlę wzniesiono w latach 1340-1350 przez Kazimierza Wielkiego. W XVII wieku spalili Szwedzi. Pozostałością po zamku jest tak zwany Dom Wielki, jeden z najcenniejszych zabytków miasta, ale miejsce ważne także dla historii i kultury Polski. Zdaniem radomskiego społecznika Jarosława Kowalika, po zakończeniu badań archeologicznych trzeba przygotować wizualizację obiektu. Ogłosimy konkurs dla studentów architektury z 2 wydziałów Uniwersytetu, które to wydziały przygotują wizualizację. Wtedy wybierzemy taką pracę najlepszą. Ksiądz Mirosław Nowak, który dziś jest gospodarzem w Domu Wielkim, popiera ideę odbudowy zamku. To jest inicjatywa i kościoła, i miasta. To musi być wspólna inicjatywa. I może to właśnie dobrze, że jest tak. To było tylko miasta albo tylko kościoła. Myślę, żeby nie było tak dobrze. A te 2 koła czy 2 skrzydła, no to właśnie jest to, co może unieść tą inicjatywę. Dom Wielki, czyli pozostałość po radomskim Zamku Królewskim, to siedziba plebanii parafii kościoła pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Prognoza pogody. W nocy duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu. Lokalnie na wybrzeżu możliwa mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów. Temperatura przeważnie od minus 5 do minus 2 stopni, tylko na wybrzeżu, gdzie niegdzie 0. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Jutro, na dzisiaj, w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady śniegu. Temperatura wyniesie na ogół od minus 3 stopni do 0, tylko na wybrzeżu i na krańcach zachodnich lokalnie plus 2. Wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 2:05, teraz na naszej antenie program Rozpruwacz Kulturalny. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Dzień dobry Państwu, Jakub Moroz, witam w kolejnym Rozpruwaczu Kulturalnym. Dziś porozmawiamy o twórczości zmarłego 9 stycznia profesora Zygmunta Baumana, chyba najbardziej rozpoznawalnego obecnie w świecie polskiego humanisty, socjologa, filozofa, autora bardzo wielu książek i koncepcji, które ukształtowały świat współczesnej myśli. To między innymi koncepcja płynnej nowoczesności czy ponowoczesności. Różnie się o tym mówi, różnie też sam Zygmunt Bauman mówił o tej kondycji współczesnej, którą próbował opisać, ale także myśli na bardzo różne tematy. O tym zapewne przyjdzie nam dzisiaj porozmawiać z moimi gośćmi, a są nimi pani dr Katarzyna Kasia, filozof z kultury liberalnej i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dobry wieczór Państwu.
oraz dr Michał Łuczewski, socjolog z Centrum Myśli Jana Pawła II i Uniwersytetu Warszawskiego. Witam. Chyba trzeba zacząć od tego, kim był profesor Zygmunt Bauman. Że był socjologiem, filozofem, to czy się wiemy, to powiedziałem już na początku. Ale interesuje mnie to w takim państwa osobistym wymiarze. Czy twórczość Zygmunta Baumana była dla państwa myślenia o świecie, dla państwa rozwoju intelektualnego jakimś interesującym wyzwaniem? Pani doktorka Katarzyna Kasia. Ja mam problem cały czas z mówieniem o tym, że Zygmunt Bauman był. Bo mam takie wrażenie dojmujące, że to jest jedna z tych bardzo nielicznych, jak pan słusznie zauważył na początku, postaci, które są po prostu. I on jest w jakiejś takiej teraźniejszości. Być może jest ona płynna, być może jest ona zmienna, być może podlega ona licznym fluktuacjom i przemianom, ale jest jednym z tych... Właśnie tutaj to jest ciekawe, że powiedzieć o nim, że jest jednym z ojców założycieli, to nie jest dobre, bo chyba sam by tego nie chciał. Niewątpliwie jest jednym z najbardziej wnikliwych myślicieli XX wieku. Być może nawet nie zawahałabym się użyć takiego słowa myślicielem profetycznym. Myślicielem, który przewidział bardzo dużo rzeczy, które dopiero później się wydarzyły. I dla mojego myślenia, dla mojego uczenia się tego, czym jest filozofia przede wszystkim, ta myśl baumanowska była niewątpliwie ogromnie ważna. Jest taką myślą, do której często wracam i wydaje mi się, że ona mimo wielu zmian, które się dokonały, nie traci na aktualności i jest bardzo adekwatnym opisem pewnej fazy myślenia zachodu, powiedziałabym. Doktor Michał Łuczewski, co z tym osobistym wymiarem wagi myśli Zygmunta Baumana? Kiedy przyszedłem na studia, to było dawno temu, bo to jeszcze w zeszłym wieku i właściwie w zeszłym tysiącleciu, no to chciałem czytać to, co jest najbardziej okurą. I Zygmunt Bauman właśnie był kimś takim, który jest najbardziej okurą, no bo pisał o tym, co ma nadejść, prawda, postnowoczesność. I pamiętam właśnie jako młody student, bardzo młody, bardzo się nim przejąłem, aż do tego stopnia, że kiedyś Andrzej Szachaj, który był w Polsce taką osobą wprowadzającą postmodernizm, zwrócił mi uwagę, że mówię za bardzo jak Zygmunt Bauman. Czyli niemal wyznawczy status tej myśli. Taka internalizacja, to przejęcie. Pamiętam właśnie, że Andrzej Szachaj powiedział, że to mój przyjaciel Zygmunt Bauman, no ale tutaj pan mówi chyba za bardzo jak on. I pamiętam, że wtedy mówiłem o tym, że prawda łączy się z przemocą. Nawet nie wiem, czy powiedziałem, może z Holokaustem mogę też coś takiego powiedzieć. I później, jak patrzyłem na starszych znajomych z poprzednich pokoleń, to właśnie Bauman był okurą cały czas. I w latach 60. czytano jego książki i patrzono na przypisy, żeby wiedzieć, co powinno się czytać. I teraz ja też, jak patrzę na Baumana i sprawdzam jego przypisy, to on rzeczywiście wprowadzał nie tylko samego siebie, ale wprowadzał właśnie tych ludzi, których trzeba byłoby czytać. Łącznie z Kalem Schmidtem, Chantal Mouffe, tych wszystkich, których właściwie się odkrywa w Polsce w XXI wieku. On odkrywał ich przed nami wiele lat wcześniej. Także ja rozpoczynałem, można powiedzieć, swoją przygodę z socjologią od Baumana, no ale też po pewnym czasie stałem się bardziej płynny, jeśli chodzi o stosunek. A no właśnie, czy nie nastąpił w końcu taki moment intelektualnego ojcobójstwa, by tak pytać? Ja szczerze mówiąc nie miałam takiego momentu, ale też nigdy nie miałam aż tak bardzo zaangażowanego stosunku. Nigdy nie wydawało mi się, Bauman zawsze był i to był dla mnie taki myśliciel, u którego bardzo często znajdowałam potwierdzenie różnych intuicji, różnych rzeczy, które czytałam gdzie indziej, różnych odniesień. I potem z ogromną satysfakcją, muszę przyznać, odnajdowałam to u profesora Baumana. Dla mnie na przykład ta myśl baumanowska była takim niezwykle cennym, bardzo istotnym wsparciem dla refleksji nad współczesną filozofią włoską, którą ja się zajmowałam i zajmuję. I pomijając już fakt, że Bauman jest niezwykle w Italii popularny i że bardzo się go tam chętnie czyta, jest jedynym
polskim myślicielem, którego wszystkie dzieła są przełożone na język włoski. No i jeszcze Jan Paweł II. No Jan Paweł II. To właśnie nie jestem pewna, czy wszystko jest, ale być może ma pan rację, być może tak jest. Nie analizowałam tego. Nie analizowałam tego. Z wiersza teraz Szymborska jest najpopularniejszą chyba poetką polską we Włoszech. Na przykład dla mnie właśnie tutaj Bauman był wielkim wsparciem właśnie ze względu na to, o czym pan wspomniał wcześniej, czyli na taki jego, na takie niezwykle szerokie tło, na którym on zarysowywał tę swoją myśl, na jego erudycję. Ja tutaj właśnie na przykład przy analizowaniu słabego myślenia Gianni Covattimo w tej baumanowskiej koncepcji płynnej nowoczesności widziałam bardzo istotne uzupełnienie. Dla myśli na przykład również Richarda Rortiego. Ta myśl baumanowska też była ważnym punktem odniesienia. I muszę powiedzieć, że Bauman był zawsze dla mnie takim, takim głosem, który się odzywał w najbardziej odpowiednim momencie i mówił rzeczy, które wydawały mi się bardzo słuszne, jeżeli chodzi o ten sposób analizowania. Ale tak, mówiła pani doktor o ciągłości jego myśli, a wypada chyba powiedzieć o pewnym, może nie pęknięciu, ale takim przełomie w stylu pisarskim Zygmunta Baumana, co jest istotne, jak się zdaje, w roku 90, kiedy Zygmunt Bauman przeszedł na emeryturę na Uniwersytecie w Leeds w Anglii, to zaczął pisać zupełnie innym językiem. Do tej pory